Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna. Pan z Tobą błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Dzisiaj jest czwartek, trzeciego tygodnia Adwentu, 17 dzień grudnia, bardzo ważny dzień, dlatego że dzisiejszy dzień rozpoczyna ostatnich 7 dni przygotowania do świąt narodzenia pańskiego. No i dzisiaj czytamy, czytamy fragment Ewangelii ze Świętego Mateusza, z pierwszego rozdziału, od pierwszego wersu do 17 I to jest w ogóle po początek Ewangelii, w ogóle to jest początek wszystkich czterech Ewangelii. Właśnie, to bardzo jest ciekawy początek, mianowicie brzmi on tak. Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama. Abraham był ojcie, ojcem Izaaka, Izaak ojcem Jakuba, Jakub ojcem Judy, jego braci. Juda zaś był ojcem Faresa i Zary, których matką była Tamar. Fares był ojcem Ezrona, Ezron był ojcem Arama. Aram ojcem Aminadaba, Aminadab ojcem Nasona, Nasson ojcem Salmona, Salmon ojcem Boza, a matką była Rachab. Boz był ojcem Obeda, a matką była Rut. Obed był ojcem Jessego, a Jesse był ojcem króla Dawida. Dawid był ojcem Salomona, a matką była dawna żona Uriasza. Salomon był ojcem Roboama, Roboam ojcem Abiasza, Abiasz ojcem Asy. Asa ojcem Jozafata, Jozafa ojcem Jorama, Jora ojcem Ozjasza, Ozjasz ojcem Joatama, Joatam ojcem Ahaza, Achas ojcem Ezechiasza, Ezechias ojcem Manasesa, Manases ojcem Amosa, Amos ojcem Jozjasza, Jozjasz ojcem Jechoniasza, jego braci w czasie przesiedlenia babilońskiego. Po przesiedleniu babilońskim Jechoniasz był ojcem Salatiela, Salatiel ojcem Zorobabela. Zerobabel ojcem Abiuda, Abiut ojcem Eliakima, Eliakim ojcem Azora, Azor ojcem Sadoka, Sadok ojcem Achima, Achim ojcem Eliuda, Eliut ojcem Eleazara, Eleazar ojcem Matana, Matan ojcem Jakuba, Jakub ojcem Józefa męża Maryi, z której narodził się Jezus zwany Chrystusem. Tak więc w całości od Abrahama do Dawida jest czternaście pokoleń. Od Dawida do przesiedlenia babilońskiego 14 pokoleń. Od przesiedlenia babilońskiego do Chrystusa 14 pokoleń. Otóż właśnie dzisiejsza Ewangelia, jak mówiłem, niezmiernie ciekawa. Tak pozornie to jest książka telefoniczna. Kiedyś takie były, to zamieszkłe czasy, nie wiem czy kto pamięta, żeby budki telefoniczne, tam takie aparaty były telefoniczne na monety. Później były na żetony, później na karty, a potem zniknęły. No i w tychże budkach telefonicznych napotkać można było takie książki drukowane. To też nie wiem, czy kto pamięta jeszcze takie drukowane książki. I te książki drukowane to właśnie były książki telefoniczne, i tam całe kolumny imion, nazwisk były z numerami telefonów, z adresami, czyli dane osobowe. Nikt jeszcze wtedy nie słyszał o danych osobowych i o ochronie. Jak ludzkość to przetrwała, okazuje się. Tak, ale właśnie, bo wracając do dzisiejszej ewangelii, to tylko pozornie, to się wydaje, książka telefoniczna, taka lista imion obcobrzmiących. W ogóle to, może zacznijmy od początku, bo tak. Tutaj jest przetłumaczone rodowód Jezusa Chrystusa. Dokładnie pierwsze słowa ewangelii Mateusza i w ogóle pierwsze słowa czterech ewangelii że Biblios Genezeos Jezu Chrystus, że to co się rozpoczyna to jest Biblios Genezeos. To Genezeos to jest takie greckie słowo Genesis. I to jest nazwa grecka i łacińska księgi rodzaju, księga Genesis, prawda? Tutaj właśnie się okazuje, że to jest jakby nowa księga rodzaju, nowa księga początków, to jest nowy w ogóle początek. W ogóle coś nowego, coś niezmiernie nowego. Właśnie, i od razu tutaj jest taki skok do księgi Rodzaju, do tego wszystkiego, co tam się znajduje. Od razu czasy to wszystko przypomnieć, prawda? Tą, tą aktywność stwórczą Boga, ten plan Boga dla człowieka. I właśnie od razu czasy przypomnieć, że tutaj w Jezusie Chrystusie Pan Bóg ten plan podejmuje. Nie rezygnuje z tego planu, nigdy z niego nie zrezygnował, nigdy nie odwołał danego słowa. To od razu wszystko tu wypływa, właśnie w tym stwierdzeniu Biblios Genezeus. Od razu tu wypływa obietnica Adama w Ewie, prawda, o tym, że przyjdzie potomek niewiasty. Proszę zobaczyć, że ten rodowód Jezusa później jest tak skonstruowany że jest powiedziane, że ten zrodził tego, ten tego, bo tu po polsku jest, że ten był ojcem tego, a tak dosłownie to właśnie tutaj cały czas to słowo genezis w różnych formach, w różnych odmianach się pojawia. Yy, właśnie i do, dokładnie to jest tak, że ten zrodził tego, ten tego, a na końcu jest, że właśnie taka jest przerwana ta ciągłość zrodzeń, ten dał początek temu, ten temu, a Józef, a Józef, już był tylko mężem Maryi, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem, właśnie z której się narodził. Już nie ma ludzkiego początku Jezusa Chrystusa. Nie? Już nie ma ludzkiego, jest potomkiem niewiasty. Nie? Tak jak ci wszyscy normalnie mieli ziemskich ojców, ten nie ma ziemskiego ojca, ów ostatni, do którego cała ta. Yy, Cała ta lista imion zmierza, nie ma już ziemskiego ojca. To jest jakby takie wskazanie, że Ojca Jezusa Chrystusa to trzeba szukać gdzie indziej, nie wśród ziemian, nie wśród ludzi. Prawda? To jest jedna rzecz. No i to jest to, co właśnie święty Łukasz przekazuje na scenie zwiastowania: to, co Maryja tak podkreśla: Ja nie znam męża i tucanią i tłumaczy, że to się. Dokona bez udziału mężczyzny, że to pod wpływem Ducha Świętego, podchnieniem Ducha Świętego, pocznie się w niej dziecko, i dlatego to dziecko będzie zwane synem Najwyższego. To tu jest właśnie pokazane w ten sposób, że to się do upadłego powtarza, że ten zrodził tego, ten tego, ten tego. To jest normalne, że każdy ma ziemskiego ojca, i tu nagle bach, nie? pojawia się ktoś, kto nie ma ziemskiego ojca. To nagle tak właśnie. Aż wstrząsa czytelnikiem. Już nagle ten cały ciąg jest przerwany. Właśnie więc to są takie bardzo ważne informacje i to właśnie to Biblio's Genezeos, Jezu Chrystus, że to jest w centrum jest Jezus. W centrum jest Jezus. To on jest centrum nowego stworzenia. Nie? On jest tą nowością w sensie ścisłym. Ten, który nie ma ojca. Nie? Ten bez, bez, bez ziemskiego początku. Bez ziemskiego początku. Druga rzecz. To ten rodowód bardzo silnie pokazuje na Dawida. Dlaczego na Dawida? Dlatego, że znaczy po pierwsze to pokazuje na Abrahama, ale jeszcze silniej na Dawida. Bo to tak jest grupowane po czternaście i że jakby to czytelnik nie zauważył, to święty Mateusz to podkreśla, że tu czternaście pokoleń, tu 14, tu czternaście prawda, że dla Mateusza ta czternastka była niezmiernie ważna. Dlaczego? Bo to jest liczba Dawida. Bo w alfabecie hebrajskim każda litera ma wartość liczbową, i często Żydzi tak robili, że nie podawali słowa samego w sobie, tylko podawali liczbę, która wynikała z sumy. Jak się podstawi pod te litery słowa, pod, po, podstawi się liczby i posumuje te liczby, no to wychodzi jakaś suma, prawda? I na przykład suma liczb odpowiadających literom hebrajskiego słowa Dawid. No to wynosi właśnie 14, więc 14 jest liczbą imienia Dawid, tak, czyli liczbą Dawida. I tu Święty Mateusz tak podkreśla, nie? że to, to wszystko to trzeba patrzeć na Dawida, nie? zwrócić uwagę na te dwie postacie, szczególnie na Dawida. Bo obietnica dana Abrahamowi, obietnica potomstwa jest uściślana u Dawida i u Dawida ma już ściśle charakter mesjański i to tak głęboko mesjański, że Dawid płacze przed Bogiem ze wzruszenia, że gdzie mnie takie obietnice dajesz, jak to jest możliwe, nie? Że ta obietnica dana Dawidowi to właśnie spełnia się w Jezusie Chrystusie. Święty Łukasz w scenie zwiastowania to twierdzi, że anioł dosłownie powtórzył tą obietnicę ja że dosłownie powtórzył anioł Maryi, że twój syn będzie wielki, będzie nazwany Synem Najwyższego. Bóg mu dał tron Jego prajca Dawida, Jego panowaniu nie będzie końca. To są właśnie obietnice dane Dawidowi. Zobaczcie i Mateusz i Łukasz nas odsyłają właśnie do tego króla, do tejże obietnicy, żeby pokazać, że ten zapowiedziany Mesjasz to właśnie jest Jezus Chrystus. Ten nowy początek, nowe stworzenie. Nowe, nieba, nie, nowe niebo, nowa Ziemia, to wszystko przychodzi Jezusie Chrystusie. To On jest Słowem, które staje się ciałem, tak, i przychodzi dokonać nowego stworzenia. Tak jak na początku wszystko przez nie się stało, tak jak ojciec wypowiadał słowo, i wszystko się działo, prawda, tak teraz właśnie to słowo staje się ciałem. Dlaczego staje się ciałem? Bośmy zapomnieli o obecności Słowa pośród nas. Tak, bo już my zapomnieli i zaczęli chodzić swoimi drogami. I teraz, proszę Państwa, te imiona wszystkie, te imiona, to tu trzeba widzieć historie ludzkie. W tych imionach trzeba widzieć ludzkie historie, tak. Mnóstwo ludzkich historii, codziennych historii, codziennych zmagań, wierności, niewierności, wzlotów, upadków, radości, smutków, tragedii, prawda, i, 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 i innych historii, no, no, no. 42 pokolenia. To niesamowita historia. A w ogóle to jest tak, że no właśnie, święty Mateusz nie był w stanie tych historii wszystkich opisać tak eksplicite, dlatego zrobił taki skrót. I dla, dla Żyda, jak Żyd to czytał, prawda, czy tak jak my czytamy, to też powinniśmy mieć tą świadomość, że święty Mateusz to właśnie przez te imiona to od razu odsyła do tych wszystkich historii, które kryją się za każdym tym imieniem, za każdą tą postacią. Historia, 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 historia i to jest historia, prawda, relacji człowieka z Bogiem, historia Boga szukającego człowieka, historia Boga nieustannie wchodzącego w relację z człowiekiem, aż ten Bóg sam stał się człowiekiem, prawda, żeby, żeby wreszcie wszystko się spełniło. I to zobaczcie, że to jest historia Boga, który nigdy nie odwołuje danego słowa, którego słowo nie wraca bezowocnie, dopóki nie dokona misji. I żeby to słowo miało zapłacić życiem na krzyżu za dokonanie misji, to to zrobi. Bóg nie odwołuje danego słowa, nie odwołuje obietnic. Bóg niezłomnie spełnia swoje obietnice, niezłomnie spełnia swoje obietnice, niezłomnie spełnia to, co obiecał. Tylko problem jest po innej stronie, że czy my się w to spełnianie włączymy? Czy my się w to spełnianie włączymy? I czy my to spełnianie się boskich obietnic podejmiemy, czy my będziemy z tego korzystać, czy my to przyjmiemy, czy my się damy zaprosić do tego wszystkiego, bo Bóg powiedział i Bóg to spełni. Tylko czy my jesteśmy gotowi na to spełnienie, czy my jesteśmy gotowi z tego spełnienia skorzystać, to jest fundamentalne pytanie. Zobaczcie, te historie pokazują, że Bogu nie da się pomieszać szyków. To nie są historie grzesznych ludzi. To to wiele z nich to draby takie jedne wielkie. Ja właśnie tak patrzę, że ja tu mam strasznie wielką rodzinę. Tu w historii tu strasznie dużo drabów było. Ja mam strasznie wielką rodzinę i dzisiaj nie brakuje drabów. Właśnie więc wielu z nich to draby byli. Nie? I to Bogu nie przeszkadzało i wchodzić z nimi w relacje i cierpliwie podtrzymywać dane im obietnice i cierpliwie na właśnie tych ludzkich krętych drogach mimo wszystko te obietnice realizować i wchodzić w tą ludzką historię, wchodzić w tą ludzką historię i przemieniać, przemieniać tą krętą ludzką historię właśnie w, w, w drogę spełniania swoich obietnic. To jest wielkość Boga. To jest wielkość Boga, to jest relacja wolności Boga z naszą wolnością, że my jesteśmy wolni, my autentycznie podejmujemy decyzje i możemy w tych naszych decyzjach rzeczywiście Bogu pewne rzeczy utrudnić, ale nie jesteśmy w stanie Mu pokrzyżować, bo chwała Boga. Wielkość Boga objawiana w historii to jest właśnie to, że my chodzimy krętymi drogami, a Bóg te, te nasze kręte drogi przetwarza swoim wchodzeniem w tą naszą historię. Przetwarza... W drogi spełnienia swoich obietnic. Tak, my możemy te drogi trochę wydłużyć, utrudnić, sprawić, że te drogi będą bardziej kręte, trudniejsze, dłuższe, ale nie jesteśmy w stanie zablokować Bogu spełnienia ich obietnic. I Bóg spełni swoje obietnice. Spełni. Tylko pytanie, czy my będziemy w stanie z tego skorzystać. To tak jak z Narodzeniem Pańskim. Ono nieuchronnie się zbliża za siedem dni, nieuchronnie za świętą uroczystość Narodzenia Pańskiego. Tylko czy my jesteśmy tak przygotowani, żeby skorzystać z łaski tej uroczystości? Żeby dostrzec łaskę przychodzącą w tej uroczystości i tą łaskę podjąć, ją zaczerpnąć i skorzystać? Bo my to na razie się szykujemy zwykle na Boże Narodzenie, jak na kontrolę sanepidu. Co jest ważne, nie? To jest ogólnie ważne, nie? Bo to tworzy jakąś atmosferę świąt Błagam nie gadać mi o magii świąt. Błagam o to serdecznie. My nie jesteśmy magicy, okultyści, my jesteśmy chrześcijanie. My mówimy o atmosferze świąt, nie o magii świąt. Jaka magia! W każdym razie, no, tylko właśnie, nie? bo my szykujemy prezenty, choinki, to tamto, nie? To wszystko jest ważne. Bigo, skarb, coś tam, nie? Wszystko jest ważne, bo to tworzy atmosferę świąt. Tylko ta atmosfera. Ta atmosfera, te rzeczy zewnętrzne mają mi pomóc dostrzec przychodzącą łaskę, dostrzec tego, który przychodzi, przychodzącego, dostrzec tą łaskę i pomóc mi ją zaczerpnąć. Bo ta łaska przyjdzie, przyjdzie. Łaska Boga przychodzi do mnie codziennie. Bóg codziennie wylewa na mnie kolejne łaski. To pytanie: czy ja umiem je dostrzec i zaczerpnąć, skorzystać z nich? To jest fundamentalne pytanie. Właśnie, i to jest właśnie to, nie? Ta dzisiejsza Ewangelia mówi o Bogu, który ustawicznie wkracza w ludzką historię, nadaje tej historii sens zbawczy, sens drogi do domu ojca, sens powrotu do domu ojca. I teraz właśnie w tym błysku te 42 pokolenia to jest jakiś błysk, a tam się pojawiają kobiety. Te kobiety zwykle są spoza narodu izraelskiego, żeby pokazać, że to wszystko nie ogranicza się do jednego narodu, jednego pokolenia że Święty Mateusz nie był w stanie wszystkich napisać, bo tu trzeba widzieć w, te, w tej książce telefonicznej, w tym początku Ewangelii, trzeba widzieć wszystkie imiona wszystkich ludzi, wszystkich czasów, swoje imię tam trzeba widzieć wpisane, i swoją historię, swoją codzienność widzieć tam wpisaną, i Boga, który wkracza w moją historię, w moją codzienność, w moje codzienne wydarzenia. To jest orędzie Eucharystii, orędzie Jezusa Chrystusa, orędzie Boga, który przychodzi, żeby być ze mną w mojej codzienności, być moim powszednim chlebem, być moją powszednością. Że On wkracza w każdą codzienną moją czynność, w całą moją historię, we wszystkie moje codzienne wydarzenia, które dotąd wydawały mi się takie szare, bezsensowne, nijakie i miałkie. Właśnie ja czekałem nieustannie na Boga, Boga, który zrobi z mojego życia nie wiadomo co, a tu przychodzi Bóg, który pokazuje, że moja codzienność, moje te szare wydarzenia, szare czynności, to że ja rano wstaję, myję zęby, to ma, ma znaczenie zbawcze, bo to jest doświadczenie spotkania Boga, który właśnie w to wydarzenie wkrocza, wkracza, nie tu w tym wydarzeniu chce ze mną być. I przez to wydarzenie chcę mnie po, o kroczek posunąć w kierunku do Ojca, abym ja był z Nim, tam, gdzie jest on, i tam, gdzie on odbiera chwałę od Ojca yy, i żebym ja z, razem z nim tą chwałę oglądał, żebym miał udział w jego chwale. I to jest właśnie sens tego, nie? To, to właśnie to, to swoje imię widzieć, swoją codzienność, te swoje codzienne wydarzenia, czynności, obowiązki, to wszystko, co na co dzień Cię spotyka, co na co dzień z Tobą się dzieje, co na co dzień robisz, najdrobniejsze nawet rzeczy. I to widzieć tego Boga, Jezusa Chrystusa Emanuela, Boga z nami, który wkracza w te ludzkie historie, w te ludzkie wydarzenia, w najdrobniejsze wydarzenia i robi z nich coś zbawczego. I właśnie okazuje, że to jest metoda Boga. Bóg nie przychodzi, nie wyrywa mnie z mojego życia i nie zabiera mnie w niewiadomo, jakie wydarzenia, tylko odwrotnie Bóg wkracza, wchodzi dokładnie w te moje wydarzenia, w mój Nazaret, w moją codzienność, tak, w mój domek, tak, tak jak w domek Maryi wszedł. Nie? Tak jak wszedł w jej życie. I jej życie się nie zmieniło. Dalej była prostą nazaretańską dziewczyną, dalej była gospodynią domową i tak dalej. Jakby organizacyjnie wszystko było tak samo. Organizacyjnie wszystko tak samo, tylko napełnione obecnością Boga, i to jest cud jaki Bóg robi. To jest cud, i to trzeba się uczyć widzieć. O to modlić taką łaskę, że tak widzieć swoją historię, jako jedno wielkie, nieustanne spotykanie Boga, który wchodzi w te moje szare codzienne wydarzenia, napełnia je swoją obecnością, nadaje im nowy sens, sens kroczenia do domu Ojca i on mnie doprowadzi do domu Ojca. On wierzy, że to zrobi. I właśnie to jest to, to jest ta wiara Boga we mnie, wiara Boga w moje życie, to jest ta moja wartość, że Bóg wierzy, że warto inwestować siebie we mnie. To jest coś niesamowitego, że Bóg we mnie... W moje życie, w moje istnienie, w moje kroczenie do domu Ojca inwestuję wszystko, swojego jedynego Syna, swojego Ducha, swoje ciało, swoją krew, wszystko Bóg zainwestował we mnie i codziennie mi to pokazuje, że dzisiaj w Jego oczach On wierzy we mnie do tego stopnia, że jest gotowy zainwestować we mnie wszystko. W to moje dzisiejsze życie, w, to moje, w te moje dzisiejsze czynności, we mnie dzisiaj. To jest wiara, to jest nieprawdopodobna wiara Boga we mnie, to ta pewność Boga, że on spełni obietnicę, którą mi dał, że doprowadzi mnie do domu Ojca. Doprowadzi mnie, on to zrobi. Nieuchronnie to zrobi, bo to jest Bóg. Tylko pytanie: czy ja będę gotowy wkroczyć w dom Ojca? Czy ja jestem gotowy, że tam wkroczyć, żeby to zauważyć, gdzie ja się znajduję i skorzystać z tego? To jest pytanie podstawowe, słuchajcie. To jest pytanie podstawowe, bo Bóg powiedział, On zainwestuje, wszystko mnie doprowadzi tam. Tylko czy ja będę potrafił tam się odnaleźć? Czy ja będę potrafił razem z Bogiem czerpać radość z Nim, spełnienie w jedności z Nim, z tego, w czym Bóg widzi swoją radość i spełnienie? No warto się przyjrzeć dzisiaj, czy ja dzisiaj widzę radość dokładnie w tym samym, w czym widzi Jezus. Czy ja widzę razem z Jezusem radość w tym, w czym widzi radość Jezus, w oddaniu się braciom aż do końca, w byciu dobrym jak chleb, że każdy może podejść ukroić i chce. Czy ja widzę radość w byciu taką właśnie miłością, jakiej śpiewa święty Paweł w pierwszym liście do Koryntian w XIII rozdziale? Miłością, która nie pamięta złego, nie pamięta o sobie. Nie? No właśnie, nie? bo może się okazać, że Jezus wprowadzi mnie do domu Ojca, a ja uznam, że to jest jedno wielkie, że to jest jedno wielkie piekło, nie do wytrzymania, nie? bo tam panuje niepodzielnie miłość, właśnie taka miłość, która jest darem dla innych, która nie pamięta o sobie, nie myśli o sobie, a dla mnie starego egoisty, że to nie do zniesienia. Właśnie, czy ja jestem gotowy zaczerpnąć z tego, co je, do czego Jezus mnie prowadzi? Nieuchronnie prowadzi. Nie jestem w stanie mu przeszkodzić, jestem w stanie mu opóźnić, jestem w stanie utrudnić, ale nie jestem w stanie od, od, od przeszkodzić. I to wasze od mojego wewnętrznego nastawienia to zależy, czy dla mnie do Mojca będzie spełnieniem i radością, czy dla mnie do Mojca będzie piekłem. To od, od mojej wewnętrznej kondycji, od mojego wewnętrznego nastawienia to zależy. I to warto już dzisiaj się przyglądać, nie? czy to, do czego dzisiaj Jezus mnie zaprasza, te właśnie dzisiejsze rzeczy, ta moja dzisiejsza historia, która jest jednym wielkim zaproszeniem Boga, tak jak Mateusz tutaj pokazuje, czy dzisiaj daje mi to radość, moja codzienność, czy daje mi spełnienie, czy ja widzę w tym radość i spełnienie że dzisiaj, tu i teraz, razem z Bogiem jestem właśnie w tej historii, którą On mnie prowadzi, do której mnie zaprasza. W tym właśnie, w tej mojej codzienności. Słuchajcie, warto się o to modlić, Warto dawać się nawracać, przemieniać swoje myślenie, doprowadzać się do metanoi. Dlatego Jezus staje się człowiekiem, przychodzi do nas, jest z nami na naszych krętych drogach, że nam tłumaczyć Jaguczą idącym do Emaus, tłumaczyć, wyjaśniać, sprawować Eucharystię, karmić ciałem, krwią, wyznawać prawdę, nie? przemieniać nasze myślenie, żebyśmy wreszcie przestali iść w otchłań, wpatrzeli, tylko bo, bo, bo nam się zdawało bo według mnie, bo ja tak chcę, nie? Żebym zaczął chcieć tego, czego chce Bóg. Żebym zaczął widzieć Boga, nie? Czy serce nie pałało we mnie? Właśnie to. Droga do Emos, zobaczyć nie? Boga, który mnie ściga na moich drogach, robi wszystko, żeby mnie nawrócić, nawrócić, przemienić mi myślenie, dokonać metanoi we mnie, dokonać tego, co niedawno rozważaliśmy, metemelu, nie? Żebym ja dostrzegł, że są inne rzeczy warte starań niż te, które podsuwa świat, i żebym się starał o to, co niebieskie, razem z nim. Właśnie to jest to, nie? Tu jest właśnie moja codzienność, jest papierkiem lakmusowym. Czy ja jestem już tu i teraz spełniony w mojej codzienności? Ja widzę moją codzienność jako spełnienie tu i teraz, bo już tu i teraz wędruję drogą, wędruję razem z Bogiem który stał się Manuelem, Bogiem ze mną, wszedł w moją historię, w moje dzieje, w moje codzienne czynności, by być tu razem ze mną. I czy mi to osładza moją tą codzienność? To świadomość, że już tu i teraz jestem z Nim, że On już tu i teraz ze mną jest. Czy mi to osładza? Czy dalej jestem pełen pretensji? No to mi zmień teraz tą codzienność. No zmień, Jeśli przyszedł, to zrób teraz, żeby było tak, jak ja chcę. A mówi, nie, to jest droga. To jest droga. Ja tu jestem z Tobą na tej drodze. Już jestem z Tobą. Właśnie modlić się o to, modlić się o to, że umiał to czerpać, czerpać tą radość z codzienności przeżywanej razem z Nim, rozświetlonej pełnią Jego obecności. Tego uczy nas Eucharystia. Boga, który wierzy we mnie do tego stopnia, że jest gotowy zainwestować we mnie wszystko, zainwestować w moje życie, istnienie, w moją codzienność, zainwestować, zaangażować się osobiście, by mnie poprzez moją codzienność doprowadzić do domu Ojca. I obym, obym zaczął to widzieć, obym zaczął czerpać radość, pocieszenie, osłodę z jego obecności. To wtedy w domu Ojca, to tak w naturalny sposób wejdę w radość Boga, bo radość Boga to jest w byciu razem w byciu zawsze razem chwała ojcu i synowi i duchowi świętemu jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków amen niech was błogosławi bóg wszechmogący ojciec i syn i duch święty amen